Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Końskie, w imieniu władz samorządowych miasta i gminy chciałbym przekazać na Wasze ręce życzenia dla wszystkich mieszkańców, Waszych rodzin, Waszych najbliższych, by święta Wielkiej Nocy przypomniały nam o tym, co jest w życiu ważne, że jest czas bieżącego życia i jest czas zatrzymania i refleksji, że jest się do czego odwołać, do polskiej tradycji, nie tylko wielkanocnego barszczu z jajkiem, nie tylko śmigusa dyngusa, ale i do refleksji nad krzyżem, grobem, nad rzeczami ostatecznymi, które konstytuują nasz system wartości. Wszystkiego najlepszego. Za chwilę przed nami święta Wielkiej Nocy. Chciałbym w imieniu swoim, w imieniu wszystkich swoich współpracowników złożyć Państwu najlepsze życzenia świąteczne. Niech ten świąteczny czas przyniesie wiosenną radość i szczęście. Niech ten wiosenny czas sprawi, że wszyscy Państwo będziecie mogli spotkać się przy wiosennym, świątecznym stole, spotkać się ze swoimi bliskimi i życzyć sobie wesołego Alleluja. Witam Państwa na nadchodzące święta wielkanocne. Chciałbym Państwu życzyć wszystkiego, co najlepsze. Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Końskie, a szczególnie tym, którzy są fanami TKN24. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, wielu kontaktów z nami, czyli z kulturą, z miejsko-gminnym Domem Kultury. Dużo miłości i do zobaczenia w Domu Kultury i nie tylko. Mieszkańcom Konecczyzny, fanom miejsko-gminnego Domu Kultury, a także portalu TKN24 życzę cudownych, pięknych świąt wielkanocnych, wspaniałych kontaktów z rodziną, wspaniałych spacerów, wspaniałych śniadań i obiadów, a zaraz po świętach zapraszamy do nas, do Domu Kultury, na fajne imprezy. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Szanowni mieszkańcy gminy Końskie, życzę Wam w imieniu swoim i wszystkich radnych Rady Miejskiej w Końskich wszystkiego najlepszego, pogodnych, zdrowych świąt wielkanocnych, żebyście spełnili zdrowo i pogodnie w swoich rodzinach. Dziękuję bardzo. Zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, bardzo mokrego dyngusa i wielu spotkań rodzinnych w rodzinnym gronie. Życzę Państwu na te przypadające za chwilę święta. W okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy chciałbym złożyć mieszkańcom gminy Gołarczów najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby te święta były spędzone w miłej, radosnej atmosferze i oczywiście mokrego dyngusa. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć wszystkim turystom, krajoznawcom, miłośnikom historii, opieki nad zabytkami, ochrony zabytków, jak najlepsze życzenia świąteczne. No bo cóż, dzisiaj Wielki Czwartek. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, szczęśliwych świąt wielkanocnych. Chcielibyśmy złożyć od całego drugiego liceum bardzo serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, żeby zmartwychwstały Chrystus był w sercach każdego z nas, żebyśmy właściwie codziennie żyli tą radością zmartwychwstania. Życzymy wszyscy zdrowych i wesołych świąt. Zdrowych i wesołych świąt. Z tej okazji chciałabym wszystkim naprawdę życzyć zdrowych, błogosławionych świąt, żeby zmartwychwstały Jezus im pomógł też w życiu, żeby nie chorowali, żeby to było naprawdę jakoś to wszystko. Wesołych świąt!